Skoro mamy postać należącą do zacnego grona Hembaronów, muszę się wam do czegoś przyznać. Otóż od wielu, wielu miesięcy, może nie lat, ale miesięcy na pewno, rozważam jakieś potencjalne możliwości rozwoju swojego kanału. Ci z was, którzy siedzą na streamkach, wiedzą, o czym mówię. Natomiast oczywiście rozwój ten również dotyczy League of Legends i mam wiele pomysłów na kolejne serie czy kolejne materiały. Ze względu na to, że pojawiła się Renata, która gameplayowo nie za bardzo mi podeszła, tak jest ona jedną z typów postaci, jednym z typów postaci, które bardzo mocno chciałem w LoLu zobaczyć, bo jest to Hembaronessa. I troszeczkę Renata Glask zmotywowała mnie do stworzenia takiej miniserii, którą miałem już z tyłu głowy bardzo długo, o postaciach... jeżeli oczywiście zdrowie mi pozwoli, o postaciach, które w kanonie League of Legends występują, ale w grze ich nie ma. Poruszałem już kiedyś ten temat, jestem tego świadomy, ale lore cały czas się rozwija, te postacie dostają swoje nowe rozszerzenia, dlatego na przestrzeni lat zrobiło się tego trochę. Ktoś, kto jest Hembaronem lub Hembaronessą, był na drugim miejscu u mnie pod kątem tego, jaka postać miałaby się w lidze pojawić. Natomiast definitywnie na pierwszym miejscu jest Darkinka. Wśród Darkinów zdecydowanie więcej jest mężczyzn. W ogóle w grze to dominują, gdyż na trójkę Aatrox, Varus i Rust nie ma żadnej pani. W lore natomiast jest kilka pań Darkinek i przyznam się szczerze, nie wiem dlaczego Darkinki w League of Legends jeszcze nie ma. Gdybym pracował w Riocie Cień i Noc, walczyłbym o dodanie takiej bohaterki. I w mojej ocenie najlepszą kandydatką na to jest Valeva. Mówiłem o niej nie raz, nie dwa. Prawdopodobnie część z was myślała sobie, kim w ogóle jest ta Valeva. Dzisiaj sobie na to odpowiemy. Darkiny to jeden z najbardziej interesujących lorowo tematów, nawet dla graczy, którzy z fabułą LoLa wiele wspólnego nie mają. Dzieje się tak dlatego, że gdy w ogóle pierwszy koncept tych istot się pojawił, były one niezwykle tajemnicze, miały czerpać inspiracje z biblijnych jeźdźców apokalipsy i miała być ich czwórka i powoli do gry byli dodawani, tak aby finalnie mieć trójkę z tajemniczą czwartą istotą, o której krążyły tajemnice i legendy. Rozważało się nawet, że na starej wersji portretu Jaxa czwarty Darkin jest widoczny, ale później został stamtąd usunięty, co jeszcze bardziej pogłębiło rozkminy graczy. Do tego Darkini kiedyś byli nieco inni, bo byli czymś bardziej na kształt demonów. Oczywiście kanon się zmienił, a liczba Darkinów została mocno zwiększona, gdzie dziś mamy ich ponad dziesiątkę. Pokrótce, w postaci pewnego rodzaju wstępu, Darkini, bo nie każdy musi to wiedzieć, to tak zwani upadli, wyniesieni tacy jak Nasus, Renekton czy Azir, którzy stali się potwornymi karykaturami samych siebie, głównie ze względu na styczność z przerażającą mocą pustki czy zagubieniem ze względu na tamtejszy brak Imperatora. Są to upadłe byty, niezwykle potężne, władające chociażby magią hemomancji, w skrócie jest to oczywiście magia krwi. Jeżeli interesuje was sam temat Darkinów, kim są, jaką mają historię, genezę, czy też jakie są ich rodzaje, zrobiłem na ten temat już oddzielny materiał, który gdzieś wam tutaj się wyświetli. Przejdźmy teraz do Valevy. Jest to wyjątkowa postać w lore League of Legends z kilku względów. Po pierwsze, jest niezwykle tajemnicza. W całym kanonie występuje tylko w jednym miejscu, a domniemywać można o jej wspomince w jeszcze innym miejscu, czyli drugim. Po drugie, imię Valeva nie jest pisane przez podwójne A, a podwójne E, co również może być ciekawe pod kątem tej postaci. Choć trzeba powiedzieć, że pomimo słów z interakcji Aatroxa, wszyscy zgodziliśmy się na podwójne A, Varusie. Podwójne A. Varus, V-A-R-U-S. W twoim imieniu powinno być A, a po nim drugie A. No przecież było mówione, Varusie, przecież było mówione! Podwójne A wcale nie jest standardem, no bo mamy chociażby przecież Varusa, którego imię pisane jest przez jedno A. Po trzecie, pomimo faktu tak znikomego występowania Darkinki w League of Legends, ma ona ogromny, zarówno fabularny, jak i gameplayowy potencjał. W każdym razie, co o niej wiemy?
Gdy doszło do tak zwanej czystki Darkinów, gdzie Darkin imieniem Tanari wraz z poprzednim hostem Aspektu Zmierzchu, czyli Myszą, aktualnym hostem jest oczywiście Zoe, czystka była jedynym momentem występowania Walewy w kanonie. Było to spotkanie wielu Darkinów, a Tanari wyszedł z założenia, że dość już wojen między dawnymi wyniesionymi braćmi i siostrami, dość już wyniszczania świata i bezsensownej przemocy. Chciał przypomnieć swoim braciom, swoim upadłym braciom i siostrom to, jak było kiedyś, to czym byli kiedyś, czyli legendarnymi wojownikami, chciał odnowić więź między Darkinami. Niektórzy Darkini się z nim zgadzali, inni z kolei zupełnie nie. Choć warto zaznaczyć, że na owym spotkaniu nie było ani Aatroxa, ani Rasta, ani Varusa. O Walewie mamy kilka informacji stamtąd. Przede wszystkim była to istota o wielce pogardliwym spojrzeniu, uznająca siebie za lepszą od innych, nawet od innych Darkinów, gotowa zabić każdego, kto krzywo na nią spojrzał. Ponadto wiemy, że ma brata, nieobecnego brata na darkińskim spotkaniu. Nieobecność brata Walewy powodowała ogromną ulgę w Tanarim. Był to jedyny Darkin, którego ten nie chciał widzieć. Choć nie jest to potwierdzone ani w kanonie League of Legends, ani przez żadnego pracownika Riot Games, nieoficjalnie według poszlak uznaje się, że bratem Walewy jest nikt inny jak Varus. Nikt, powiedziałem? Nikt inny jak Varus. Coś dzisiaj źle mi się mówi. Varusa nie było na tej przeze mnie określonej czystce Darkinów. To jest pierwsza poszlaka. Wraz z dalszą częścią materiału poznacie inne. Walewa miała alabastrową, bladą skórę i pełno fioletowych żył. Prawdopodobnie ze względu na wpływ spaczenia pustki i na ramionach posiadała wiele trujących kolców. Bohaterka jest również przedstawiana jako czteroręka wysoka Darkinka, gdzie nawet nie wyobrażam sobie, jak wiele możliwości wynika z tego, że mogłaby w każdej ręce dzierżyć jakąś broń. Wiemy również to, że bohaterka znała Nasusa, choć trzeba zaznaczyć, że znali go wszyscy upadli. Określali go jako uczonego, jego wiedza i chęć jej zachowywania była wręcz legendarna. Choć w tamtym czasie słuch o nim zaginął i mało kto go widywał, dlatego słysząc informację o Nasusie, Darkinka aż drżała z podniecenia. Poza tym wiemy jeszcze, że kilku Darkinów z tej czystki uciekło, w tym właśnie Walewa. Nie macie dostępnych i stuprocentowo pewnych informacji, to na tyle. Więcej niestety nie mamy, natomiast wspominałem, że o bohaterce może być wspominka w jeszcze innym miejscu i tak rzeczywiście jest. W jednym z jego legendowych opowiadań, gdy Varus już uwolnił się ze swojego więzienia na dnie studni, udał się do Shurimy. Dziwił się, nie tak ją zapamiętał i był w wielkim szoku, że mieszkańcy dawnego Imperium zapomnieli, kim są Darkini, kim są istoty, które prawie zniszczyły świat. Varus czegoś szukał. Udał się do zatopionych ruin starożytnej budowli, składającej się z filarów i posągów najstarszych wyniesionych. Było to źródło starej magii, magii, która została użyta do zamknięcia Darkinów w ich własnych broniach. Przy ruinach krążyli ludzie, których Varus praktycznie od razu zabił. Dokładnie zabił 16 osób w kilka sekund. Przy braku strażników Varus wszedł do ruin, widział posągi przedstawiające psa i krokodyla, co jest oczywistym nawiązaniem do Remektona i Nasusa. Były tam również płaskorzeźby przedstawiające słoneczny dysk. Bohater natrafił również na przewrócony posąg boskiego wojownika o głowie węża, a za nim znajdowała się komnata zatopiona w kompletnej ciemności. Varus wszedł do środka, jednak w komnacie nie było praktycznie nic. Stanął i powiedział pod nosem: "Gdzie jesteś, siostro?" Daje nam to wiedzę, iż Varus powrócił z Ajonii do Shurimy w konkretnym celu. Chociażby w takim, aby znaleźć swoją siostrę. A Walewa, ze szczątków informacji, jakie posiadamy, była ze swoim bratem bardzo mocno związana. Choć ze względu na los innej Darkinki związanej z wężami, czytaj Naganeką, niektórzy wskazują, że Walewa została również uwięziona w swojej broni, tak co do zasady nie mamy na ten temat informacji. I wiedzą to tylko ludzie w Riot Games.
Choć naganeka obok Walewy właśnie uciekła z darkinowej czystki, niestety później jednak przeciwnicy dominacji upadłych ją dopadli. Zresztą podobnie sytuacja miała miejsce z Rastem czy Warusem. Oni również nie byli obecni, a i tak zostali zamknięci we własnym orężu. Tak wracając, to Walewa może być jednym z nielicznych przykładów upadłych, niezamkniętych w swojej broni, choć mała jest na to szansa, szansa jest. Bo pamiętajmy, że w League of Legends nie mamy żadnego takiego, jakby to powiedzieć, pełnoprawnego Darkina. Znaczy oczywiście, Aatrox czy Rust to są Darkiny, ale ich esencja jest zamknięta w mieczu czy w kosie, prawda? A ich ciała to zdeformowane ciała śmiertelników, które sami przekształcili na swoje potrzeby za pomocą hemomancji. Zatem taka Darkinka, która nie została zamknięta w swojej broni, no to by mogło być naprawdę ciekawe. Choć sam nie uważam, że byłby to najlepszy ruch. Ponieważ jeżeli już mielibyśmy się tak poważniej zastanowić, to bardziej trzeba byłoby iść jednak w stronę rozważania uwięzionej Walewy, no bo jeżeli Varus rzeczywiście jest jej bratem, tak przeszukuje on szurimańskie grobowce, a nie szuka jakiejś ciemnej jaskini ukrytej wysoko w górach, mogącej być kryjówką zaszczutej w kąt upadłej. Choć sam koncept również przerażonej czy schowanej przed światem Darkinki wydaje się nieco godzić w ideę samych upadłych wyniesionych, którzy nic tylko chcieli władać nad światem i mieli niezwykły pociąg do przemocy. Jeżeli Varus rzeczywiście wiedział o grobowcu, gdzie spoczywała jego siostra, choć nie wiemy tego, zaznaczę tutaj, że ma to ogromny potencjał na rozwój lorowy, być może ktoś ją znalazł lub w jakiś sposób uwolniła się sama. Tego nie wiemy, ale już na ten moment prawdopodobnie domyślacie się, dlaczego ta Darkinka to postać, którą najbardziej chciałbym w League of Legends zobaczyć. Jaka Walewa by była? Prawdopodobnie byłaby to jedna z najokrutniejszych kobiet, jakie występują w League of Legends. Ja bym grał. Moi mili, dajcie znać, co byście powiedzieli na kobiecą Darkinkę w LoLu. Czekam na wasze komentarze, ja powiem od siebie, że jeżeli Walewa kiedyś wyjdzie i jej gameplay będzie ok, będzie mi pasował, 100% będę ją mainował. Trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć.